Jakie ma pan wątpliwości? Przede wszystkim takie, czy mimo zapewnień o pełnym obiektywizmie, które padały kilkakrotnie podczas tej konferencji, ten obiektywizm jest zachowany, bo jeśli to rosyjski zakład naprawczy certyfikowany przez tę komisję, która bada okoliczności katastrofy, przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy naprawiał rosyjski, ale będący w polskim użytkowaniu samolot Tu-154M, który się rozbił w Smoleńsku, i jednocześnie, jeżeli słyszymy, to było wyraźnie widać podczas całej konferencji, że główne ukierunkowanie poszukiwania przyczyn jest zwrócone w stronę czynnika ludzkiego, załogi samolotu, a nie w stronę przyczyn technicznych, no to pytanie o obiektywizm staje z całą jaskrawością. Ja nie chcę niczego twierdzić na pewno, ale pytania i wątpliwości się rodzą. To na gorąco można tak ocenić. Jest też druga sprawa związana z rolą polskich przedstawicieli, w tym polskiego przedstawiciela akredytowanego przy Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym w Moskwie, pana Edmunda Klicha. On poruszał się, że tak się wyrażę, podczas tej konferencji tylko w tej przestrzeni, którą mu wyznaczyła pani przewodnicząca komitetu, czyli pani Tatiana Anodina. Ja zacytuję dwa jej podane w tłumaczeniu na konferencji sformułowania. Pan Klich może później mówić. I drugie, ja odpowiem, a potem doda pan Klich. To świadczy o tym, że, już pomijając dość obcesowy ton tych sformułowań, że tak naprawdę główne odpowiedzi są udzielane przez rosyjską stronę, a pan Edmund Klich może tylko dopowiadać. Zresztą jego dopowiedzi były takim głosem, w którym on starał się raczej potwierdzić to wszystko, co mówili przedstawiciele Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, i być może nawet niepotrzebnie pewne wątki związane z innymi wypadkami w Polsce, wypadkami lotniczymi, przywoływał na tej konferencji na terenie Rosji. To już na marginesie uwaga. Ale też powiedział pan Edmund Klich o tym, że teraz jest dobrze, jeżeli chodzi o dostęp i traktowanie polskich przedstawicieli, że mają do wszystkiego dostęp, mogą we wszystkim uczestniczyć, ale na początku, w pierwszych dniach czy godzinach tak nie było. Więc powstaje pytanie, co się działo w pierwszym okresie po katastrofie, kiedy pan Klich twierdził, że na skutek nieuzgodnionych procedur jeszcze, tak to zrozumiałem, ale jeżeli rzeczywiście było tak, że wtedy Polska nie miała dostępu, to co wtedy strona rosyjska czyniła, jakie podjęła kroki i same, jakie podjęła działania w ramach samego postępowania badawczego i co robiła na przykład z dowodami w tej sprawie, bo tu się mogą też otwierać różne pytania.